Називаю себе Наталія Ожа. Два слова на свій темат повім. Доростала в дуже доброй родині, спокійне, добре дитинство мала в кохаючій родині. Потім доткнув мене Бог, і через хвилю видавало мені, що познала ту милость, яка є з неба, але почала odchodzić od Boga z czasem. Po prostu przestałam z Nim spędzać czas i to była równia pochyła. Odchodziłam od tej miłości, odeszłam od niej. Wyszłam za mąż, miałam trójkę dzieci, dostatnie życie, kochający mąż. A przy tym wszystkim rozwinęła mi się depresja, która trwała 18 lat. Miałam bardzo silne stany lękowe. Leczyłam się u psychiatrów, u psychologów, brałam psychotropy, żeby jakoś funkcjonować. Wydawało się, że to nie ma w ogóle przyczyny, nie ma w ogóle sensu ta choroba, która u mnie była. Nic mi nie pomagało, żadne lekarstwa mi nie pomogły, nie pomogły mi rozmowy z psychologami. I spotkałam 3 lata temu człowieka, który powiedział mi prawdę. Powiedział mi, że jestem daleko od Boga, że Bóg dzisiaj uzdrawia, że dzisiaj Bóg uwalnia, że w ogóle to, co ja widzę, tą rzeczywistość, jak ja ją widzę, to nie jest do końca rzeczywistość taka, jak ona jest. Że są demony, że są anioły, którzy wpływają na nasze życie, że ta choroba pochodzi po prostu od demona, że to nie jest fizyczna przepadłość jakaś. Pomodlił się o mnie wtedy. Ja na drugi dzień stałam innym człowiekiem, nie czułam strachu, nie czułam lęku, byłam zniewolona również strachem, lękiem, po prostu nie byłam w stanie funkcjonować normalnie. Na drugi dzień czułam się, jakby mnie ktoś z klatki wypuścił. Byłam wolna, całkowicie wolna. Od strachu, od lęku, nie było smutku. W końcu byłam wypuszczona na wolność. Zobaczyłam, że kolory są. Że są kolory dookoła, że niebo jest niebieskie, że trawa jest zielona. Poczułam się wolna. Zaczęłam szukać Boga wtedy. Zaczęłam szukać Boga na nowo. I znalazłam Go. Znalazłam Boga, Jezusa Chrystusa. On się przyznał do mnie. Jezusa Chrystusa, jedynego, potężnego, wszechmogącego. Jezusa Chrystusa, który uwalnia, uzdrawia, uwolnił mnie od depresji, uwolnił mnie od moich zniewoleń strachem. Słuchajcie, życie wygląda zupełnie inaczej, niż my go widzimy, niż my go słyszymy. Co my słyszymy? Ja codziennie słyszałam: nie chce mi się żyć, nie chce mi się żyć, ja nie chcę żyć. I wiecie co? Myślałam, że to są moje myśli. To nie były moje myśli. To nie były moje myśli. To były myśli, które mi dawał demon. I po prostu one odeszły ode mnie. One odeszły ode mnie, te myśli. To, co słyszymy, może pochodzić od Ducha Świętego, może pochodzić po prostu od złego świata demonicznego, a może czasem po prostu od nas, z naszego serca wypływać. To, co widzimy, to jest tylko ta fizyka. Widzimy po prostu rzeczywistość fizyczną, natomiast duchowej nie widzimy, a ona jest realna, dotykalna, która wpływa na nas. I teraz każdy z nas, kto tutaj w ogóle jest, każdy z nas absolutnie stanie kiedyś przed Bogiem. Każdy. To dotyczy każdego. To dotyczy każdego, nikt tego nie uniknie. Staniecie przed Bogiem i będziecie musieli spędzić gdzieś tą wieczność. Spędzić gdzieś tą wieczność. Gdzie spędzisz wieczność? Gdzie spędzisz wieczność? Z Bogiem czy z diabłem? Nie ma trzeciej opcji. W ogóle nie ma pół tonu, nie ma pół koloru, jest albo biało, albo czarno. Wybór należy do ciebie, wybór należy tutaj. Tu wybieramy, gdzie będziemy spędzać wieczność. Zastanów się, to ciebie też dotyczy.
Jezus Chrystus umarł na krzyżu, byś nie musiał ty umierać. Pokrył twoje grzechy. Umarł za ciebie, żebyś ty nie musiał w wieczności umierać. On może być też twoim Panem. Ta oferta jest ciągle aktualna. Krzyż stoi cały czas. Cały czas stoi i cały czas jest aktualny, dopóki żyjesz. Dopóki żyjesz, krzyż stoi i jest aktualny. Podejdź do Niego, wyznaj Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz żył. To jest również dla ciebie. Amen.